Zbigniew Stępień, kierownik zawodów, mistrzostw Polski w biegach na nartorolkach. Zawody sportowo bardzo dobrze, dużo startujących zawodników, szczególnie w tych grupach młodszych, junior A i w dół do juniora D i tak samo w kobietach. Wysoki poziom, wszyscy najlepsi zawodnicy z Polski. Wystartowało 180 zawodników w 5 kategoriach wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczyny. No i oczywiście grupa amatorów i amatorek. Dzisiaj biegaliśmy techniką dowolną na trasie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej. Jutro uphill, bieg pod górę, spod Zamcza do Zachełmia. Techniką klasyczną. Te biegi są liczone oddzielnie, natomiast wybierzemy najlepszego zawodnika i najlepszą zawodniczkę tych mistrzostw. To jest sporty właśnie rolkowe, to jest ta odmiana letnia narciarstwa biegowego. Każda dyscyplina sportów zimowych ma swoje mistrzostwa i swój puchar, także my też rozgrywamy Puchar Polski w biegach na nartorolkach i jednocześnie Mistrzostwa Polski w poszczególnych grupach wiekowych. Cieszę się, że gościły po raz piąty w Jeleniej Górze, w Sobieszowie. Mam nadzieję, że Polski Związek Narciarski przyzna nam tą imprezę jeszcze w kolejnych latach. Panie Prezydencie, dzisiaj piąte Mistrzostwa Polski na torolkach. Jak ocenia Pan te zawody? I czy one są rzeczywiście tutaj takie, no one przyciągają też ludzi z całej Polski? Dla tych sceptyków, którzy pytali się, po co my tutaj budujemy w Sobieszowie tor do nartorolek, Międzynarodowe Centrum Sportów, to jest odpowiedź, dlaczego budujemy. Bo widać dzisiaj tutaj tłumy. Piąte Mistrzostwa Polski cieszą się bardzo dużą popularnością, jest wielu zawodników, są to wspaniałe zawody, a na dodatek mamy bardzo dobrą pogodę. Co jest istotne tak naprawdę, to tu zaczynały się nartorolki w Polsce. Tu między innymi na Czarnym były jedne z pierwszych zawodów, później tutaj w Sobieszowie. Także to jest ważne nie tylko dla Sobieszowa, nie tylko dla mieszkańców Sobieszowa, ale tak samo dla mieszkańców Jeleniej Góry, całej Kotliny Jeleniogórskiej. I tylu samochodów na parkingu, powiem szczerze, tutaj jeszcze nie widziałem i przed chwilą rozmawiałem z panem dyrektorem Zbigniewem Stępniem, że warto by było pomyśleć o rozbudowie tego centrum. Bo jeżeli będziemy organizowali już międzynarodowe zawody w nartorolkach i nie tylko w nartorolkach, bo w biegach narciarskich, to może się okazać, że tych miejsc będzie za mało. Było ciężko, na każdych zawodach jest ciężko, bo zawsze trzeba dawać z siebie 100%, nawet 110%. I dzisiaj też było ciężko. Nie był to bieg, na który tak oczekiwałem, że będzie dobrze. Znaczy, oczekiwałem więcej z tego biegu niż było. Ale i tak udało mi się wygrać. Było w sumie... No, było dobrze, no co mam powiedzieć więcej. No. Biegłem na maksa, dałem z siebie wszystko i... No i udało się. Kamila Boczkowska, MKS Karkonosze, biegi narciarskie. No właśnie, startowała Pani dzisiaj, jak poszedł bieg? Myślę, że w moim wykonaniu bieg świetny. Dużo więcej niż się spodziewałam tak naprawdę, bo jednak w ostatnim czasie trenowałam nieco mniej, ale poszło mi bardzo dobrze. Byłam trzecia na Mistrzostwach Polski. Wyprzedziły mnie tylko dziewczyny z kadry, więc jestem bardzo zadowolona. Konkurencja no całkiem dobra. Z roku na rok coraz więcej ludzi przyjeżdża na tą imprezę. Na co dzień trenuję w Sobieszowie na trasach przy Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej. Myślę, że mamy tutaj całkiem dobre możliwości. Z czasem mam nadzieję, że uda się tą trasę rozbudować, bo jednak dla zaawansowanego zawodnika jest ona nieco za krótka i zbyt łatwa. Kandyduje Pan na prezydenta Jeleniej Góry. Mogą liczyć tutaj mieszkańcy Sobieszowa, użytkownicy tego obiektu o jakieś wsparcie? Tak, oczywiście, bo tutaj oprócz nartorolek chcemy też wprowadzić rowery, bo stąd będzie jeden z punktów startu do single tracku. Ponad 70 km tras w trzech gminach, w gminie Podgórze, w gminie Jelenia Góra i w gminie Piechowice budujemy, z czego będzie 6 punktów startu i 2 będą w Jeleniej Górze. Jedno główne będzie właśnie tutaj, w Międzynarodowym Centrum Sportu, a drugie będzie w Jagniątkowie, także to Sobieszów ma przyszłość przed sobą. Ja bym chciał przypomnieć jeszcze o odwiercie, który planowany jest właśnie tutaj na ulicy Cieplickiej, niedaleko stąd, w granicach około 2 km, gdzie też chcemy, oprócz walki z niską emisją, wykorzystania
tych wód termalnych do ogrzewania, to przede wszystkim później też na cele rekreacyjne. Chcemy wybudować drugie termy właśnie tutaj w Sobieszowie.